Marcin Hinz, załoga z numerem 122. Chłopaki gotowi do wysiadki oczywiście. Chcą się pokazać publiczności na ziemi głodzkiej. W końcu to swojaki. Powiedzcie chłopaki, ten cały cykl ścigania w rajdowym Pucharze Polski, który z tych rajdów jest dla was najfajniejszy? Dokładnie rok temu ja tutaj odebrałem licencję R1. Jeszcze nie było rajdu, na którym byśmy nie mieli jakichś przygód. Jutro marzymy o tym, żeby dojechać do mety. A jeśli chodzi o te rajdy, które... Naszych nielicznych rajdów, które mieliśmy około szczęścia dojechać do końca. Ostatnie nasze rajdy się zawsze kończyły gdzieś niepowodzeniem, najczęściej była to awaria sprzętu. No dzisiaj wjechaliśmy na dobrej lokacie, mamy pierwsze miejsce w Aszcze, nie wiem jak w Generalce. Jesteśmy zadowoleni z siebie, zadowoleni ze sprzętu. Do Barbórki zostało niedużo czasu, a tu nie ma zbytnio co robić przy aucie. Miejscu 11 w klasyfikacji generalnej, a po drugiej, co ważniejsze, wygrała Puchar Astry. Numer 122, Sławomir Strychalski, Marcin Hinz. Połączone siły Automobil Klubu Sudeckiego i Automobil Klubu Warmińskiego. Tę załogę pozwolę sobie ekspresowo przepytać. Po pierwsze dlatego, że są nasi, bo Automobil Klub Sudecki to bardzo dobrze zaprzyjaźniony z nami. A po drugie, chciałabym... A teraz numer 124, Piotr.